kairostkowska.pl/prezydent. Dzień dobry, Kaja Rostkowska, to jest audycja Prezydent na 96 FM. Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy do słuchania i do oglądania. Janusz Kubicki jest w naszym studiu. Dzień dobry, Panie Prezydencie. Dzień dobry, Pani Redaktor. Serdecznie witam wszystkich Państwa. Przypomnę, że program jest interaktywny i czekamy na Państwa telefony pod numerem, który widzą Państwo na ekranie, 68 326 96 96. Zachęcamy, żeby do nas zadzwonić i zaczynamy od pytań, które zostały zadane w ubiegłym tygodniu. Pan Bartosz do nas napisał, pan Artur. Było wiele innych pytań, ale te dwa przełożyliśmy na dziś. Pierwsze pytanie pana Bartosza dotyczy kompleksu rekreacyjno-sportowego na Łężycy. Pytanie o wykonawcę, o terminy i właściwie kiedy ruszy budowa tego kompleksu. Zanim odpowiem na to pytanie, pani redaktor pozwoli, że, bo jesteśmy w akademickim radiu, pogratuluję, bo po raz pierwszy oficjalnie mam szansę na antenie pogratulować nowo wybranemu rektorowi, bo wczoraj odbyły się wybory rektora, więc mamy nowego, starego rektora, pan profesor Strzyżewski. Będzie drugą kadencję. Wielkie gratulacje. Uniwersytet jest bardzo ważnym elementem dla miasta Zielona Góra, więc stąd, jeżeli mogę jeszcze raz podziękować za dotychczasową współpracę panu rektorowi i prosić o więcej, bo uniwersytet naprawdę w wielu miejscach pomaga miastu Zielona Góra. I wracamy do pytania. Dotyczyło boiska na Łężycy. Jest ono zaplanowane, jest zaprojektowane. W dwóch miejscach staramy się w tej chwili o dofinansowanie tego obiektu. Jeden to jest fundusze europejskie, a drugie to są ogłoszony program Orlików. No i czekamy na rozstrzygnięcie, zobaczymy, czy uda nam się uzyskać dofinansowanie i z którego miejsca, bo całkowity koszt tej inwestycji to jest ponad 10 milionów złotych. Stąd mam nadzieję, że ona jeszcze w tym roku wystartuje, w sensie rozpoczęcia wykonawstwa. Do końca kwietnia zdaje się, że jest nabór, jeżeli chodzi o Orliki, więc będzie rozstrzygnięcie i środki unijne też. No i tutaj będzie kolejny element, ogłoszenie postępowania przetargowego i realizacja tego obiektu. Myślę, że to jest kwestia co najmniej roku, bo to jest dość duży obiekt. Jest szansa, że do grudnia już ta inwestycja będzie funkcjonować? Myślę, że może być z tym problem, bo to jest dość duży obiekt. Tam nie tylko i wyłącznie jest to kwestia boiska, placu zabaw, ale jeszcze wiele innych elementów infrastruktury. Sam koszt pokazuje tego, że to nie jest małe przedsięwzięcie. Z tym, że też trzeba pamiętać, to jest wielkie, gigantyczne osiedle, na którym nie ma do tej pory nic tak naprawdę, jeżeli chodzi o przestrzeń rekreacyjno-wypoczynkową. Stąd ten obiekt będzie większy niż inne, które są na terenie miasta. On będzie przygotowany i też z tą myślą był przygotowany i będzie zrealizowany, więc myślę, że to jest kwestia przyszłego roku, kiedy całość będzie już gotowa do funkcjonowania. To informacje dla mieszkańców tego obszaru miasta. A teraz pytanie pana Artura, który zastanawiał się, czyli kiedy znikną rudery koło Carrefoura po skosie od aresztu, twierdzi, że one przynoszą miastu wstyd. Mamy wiele takich miejsc w mieście, które przynoszą nam wstyd, które są ruderami. Część z nich jest prywatna, część z nich jest wspólnotami, gdzie my mamy swój udział. Tutaj jest to po części udział miasta. W tej wspólnocie nie dzieje się dobrze, bo to dotyczy kilkunastu rodzin. Są bardzo duże zaległości czynszowe, nie są płacone przez najemców, stąd de facto też brak środków później na remont tej nieruchomości. Trzeba będzie zmierzyć się wreszcie kiedyś też z tym tematem, bo to nie jest jedyna, którą chciałbym, żeby zniknęły z jakby przestrzeni miejskiej obiekty, za które po prostu my się wstydzimy. Ten akurat myślę, że będzie prościej, bo w pewnym sensie on jest miejski, ale nie w całości, ale są stricte prywatne obiekty, które po prostu straszą. Pani redaktor też może je wymienić i każdy z nas je wie. Chciałbym, żeby kiedyś przepisy prawa zmieniły się w ten sposób, żebyśmy mogli zobowiązać właścicieli do jakichś drastycznych rozwiązań. Żeby była większa sprawczość po stronie miasta, bo pytania, jak widać, kierowane są do władz miasta. Ja myślę, że każdy może się zapytać, choćby Złoty Dom, prawda, bo to wczoraj też na sesji wróciła temat. Zdarta płyta trwa. Na sesji wczoraj też ten temat troszkę odżył, bo naście lat temu była koncepcja, aby tam powstało kasyno, radni się nie zgodzili. No i mamy konsekwencje do dziś tego, że w centrum miasta mamy przestrzeń, która po prostu szpeci, a nie jest ona własnością miasta, więc jest tego dużo, staramy się jak możemy, żeby wpływać na właścicieli, natomiast dopóki ten obiekt jest teoretycznie zabezpieczony, nie mamy żadnych innych możliwości ingerencji w to, żeby właściciel coś z tym wreszcie zrobił. Więc zdarzają nam się przypadki w tych najgorszych sytuacjach, że wspólnie z powiatowym inspektorem nadzoru dążymy do rozbiórki tych obiektów, żeby nie zagrażały bezpośrednio mieszkańcom.
Wspomniał pan o kasynie, panie prezydencie, to tutaj się zatrzymam, bo podczas sesji Rady Miasta, o której za chwilę jeszcze słowo powiemy, pojawił się ten wątek. Czy to jest tak, że będzie, czy wróci, jakby pan to zdefiniował, kasyno do Zielonej Góry? I dlaczego i jakie ewentualne wątpliwości panu towarzyszą jako prezydentowi? Ja myślę, że każdemu z nas będą towarzyszyły wątpliwości przy sformułowaniu kasyno, bo to się wiąże z hazardem, a hazard nie jest niczym dobrym i niczym normalnym, choć z drugiej strony pani redaktor, mamy dziesiątki punktów bukmacherskich w mieście, prawda? To też jest pewna forma hazardu. Więc czy pojawi się kasyno? Bo takie było pytanie. Nikt nie udzieli jednoznacznej odpowiedzi, bo nie my podejmujemy decyzję. Decyzja jest po stronie Warszawy. W województwie lubuskim może być jedno kasyno, bo ono może być na 650 tysięcy mieszkańców jedno przypada. Więc na województwo lubuskie przypada jedna lokalizacja. Na dzień dzisiejszy kasyno jest w Gorzowie. Ono posiada koncesję, która wygasa. Ono wygaśnie w przyszłym roku ta koncesja i ministerstwo rozpoczyna proces zbierania chętnych i będzie podejmowało decyzję, czy powstanie. Nie jestem w stanie tego stwierdzić. Ale była taka informacja wczoraj, panie prezydencie, że 3 podmioty gospodarcze są zainteresowane. Tak, są zainteresowane otwarciem kasyna w Zielonej Górze. Wczoraj radni musieli podjąć decyzję, czy wyrażają akceptację, żeby taka forma działalności była w Zielonej Górze. Wszystkie 3 lokalizacje to jest w tym samym miejscu. Wszystkie 3 firmy starają się o to, aby na bazie hotelu śródmiejskiego powstało kasyno. Żeromskiego. Śródmiejskie jest to samo centrum miasta. Był wczoraj przedstawiciel na sesji i opowiadał, jak miałoby to wyglądać, jak miałoby to funkcjonować. Każdy z nas wie, jak wygląda kasyno. Myślę, że nieraz widzieliśmy to najczęściej na filmach. Raczej rzadko kto z nas miał okazję w nim przebywać. Ja wyrażałem swoje zdanie również na sesji. Tak naprawdę uważam, że kasyno legalne jest mniejszym złem. Na dzień dzisiejszy, żeby kontrolować działalność? Na dzień dzisiejszy w mieście Zielona Góra oficjalnie mówi się o tym, że są punkty nielegalne, w których można uprawiać hazard. Wolałbym, żeby te punkty były legalne, monitorowane, kontrolowane, bo wtedy na pewno jest bezpieczniej. Więc jeżeli mam wybrać mniejsze zło, bo z mojego punktu widzenia hazard jest złem, to wolałbym, żeby on był legalny, gdzie będziemy mogli pilnować tego, a do żadnego legalnego kasyna dziecko nie ma prawa wstępu, żaden młodociany nie wejdzie, bo takie są przepisy i automatycznie traci ktoś koncesję, etc., etc., więc te wszystkie warunki są mocno zaostrzone w porównaniu do tych, które są nielegalnymi, działającymi pod przykryciem gdzieś na obrzeżach prawa, więc ja byłbym zwolennikiem, żeby takie kasyno zafunkcjonowało, ale czy to się wydarzy? Nie moja decyzja. Radni poparli. No, inny wątek. Po długiej dyskusji poparli według mojej wiedzy te projekty, więc. Tyle na ten temat. Przypomnę numer telefonu 68 326 96 96. Czekamy na Państwa głosy. Panie prezydencie, jakby pan podsumował te 5 lat funkcjonowania Rady Miasta? Bo ta sesja, która wczoraj się odbyła, miała taki charakter, no jest jakiś rodzaj takiej czegoś uroczystego w takim zakończeniu działalności radnych, których my jako mieszkańcy wybieramy. Niektórzy mówią wprost, wynajmujemy do pracy dla miasta. Wynajmujemy, opłacamy. De facto są to nasi reprezentanci. Ja myślę, że dla każdego radnego jest to wielki zaszczyt, iż może zasiadać w Radzie Miasta i reprezentować mieszkańców ze swojego okręgu wyborczego i pozostałych mieszkańców miasta. Podsumowanie 5 lat. Ono jest bardzo trudne, bo my bardzo szybko zapominamy o tym, co te 5 lat nam przyniosło. A te 5 lat to wielka światowa tragedia, czyli COVID. Przecież 2 lata żyliśmy w COVID-zie, sesje Rady Miasta uciekły do internetu, stały się online'owe, etc., etc., więc dziesiątki, setki problemów, które były, szpitale COVID-owe, osoby, które umierały, maseczki, zamykanie, no dziesiątki problemów, my już o tym zapomnieliśmy. Jak skończył się COVID, rozpoczęła się wojna na Ukrainie, gigantyczny zryw serca Polaków, w tym również samorządów, aby pomóc setkom tysięcy osób, które uciekały z Ukrainy, które do dziś są w Zielonej Górze, bo przecież wojna się nie skończyła i nikt nie wie, kiedy może się zakończyć. W mieście Zielona Góra w tej chwili w szkołach jest ponad 1500 dzieci, które są, więc to były też te elementy gigantycznego problemu z tym związanego, więc ta kadencja Rady była bardzo, bardzo dziwna w pewnym sensie, bo była wyjątkowa. Uczyliśmy się wielu rzeczy po raz pierwszy, no bo z tak gigantycznym wyzwaniem jak COVID zmierzyliśmy się po raz pierwszy w skali całego świata i tak naprawdę było to duże wyzwanie. Również przecież my, prowadząc
programy, robiliśmy je online, więc to też było coś nowego dla nas. Więc oczywiście jest wiele rzeczy, które się udało zrealizować przez 5 lat wspólnie razem. To nie jest tak, że Rada jest jednolita. Rada jest zawsze podzielona, bo to jest tak jak w życiu, każdy z nas ma inne zdanie na różne tematy. Natomiast no, potrafili wszyscy razem dochodzić do sensownych wniosków i rozwiązań, z czego się bardzo cieszę, bo udało nam się naprawdę bardzo dużo rzeczy zrobić przez te 5 lat i myślę, że kolejny krok. Kolejne spotkanie Państwa, no to już innym, nie wiemy jak bardzo innym, ale nowym składzie. Na pewno odbędzie się na dzień dzisiejszy, ono odbędzie się w maju, bo takie są. Na początku kwietnia są wybory, zaplanowane sesje są na maj. Tak mniej więcej wszystkie samorządy kończyły swoje ostatnie sesje w tym miesiącu. Samorząd wojewódzki również, samorząd miasta Zielona Góra też, więc był to moment, kiedy mogliśmy podziękować sobie nawzajem jako ci, którzy uczestniczyli przez 5 lat w tym procesie. No i cóż, też były normalne dyskusje na sesji, bo uchwały zawsze są zarówno budżetowe, związane z przesunięciami środków finansowych. Było dziesiątki uchwał związanych z zakwalifikowaniem dróg do odpowiednich kategorii, abyśmy mogli starać się o szukanie dofinansowania na i chyba mam też wrażenie, że zielonogórskie społeczeństwo trochę bardziej się zaangażowało w... Czy zainteresowało tym, o czym rozmawiali Państwo podczas obrad? Może to kwestia też transmisji, ale też przekazów medialnych. Trochę więcej głosów słyszeliśmy i krytycznych, i pozytywnych, też... dotyczących tych dyskusji i tematów, które Państwo podejmowali. Było też kilka ważnych dyskusji, ważnych tematów, które były. One zawsze wzbudzają kontrowersje dotyczące choćby budowy obwodnic dla miasta Zielonej Góry. One zawsze są bardzo gorące i bardzo trudne do kończenia, bo przecież one dotyczyły zarówno budowy obwodnicy południowej, w tej chwili rozpoczynanego elementu związanego z budową obwodnicy zachodniej i z trasą aglomeracyjną, która połączy się z obwodnicą zachodnią, więc to są zawsze trudne i długotrwałe dyskusje, ale... Ale też nie o to chodzi, żeby było łatwo. Odbierzemy telefon od pana Radosława. Halo, dzień dobry, pan Radosław na linii, witamy serdecznie. Halo, dzień dobry, witam serdecznie, witam wszystkich słuchaczy i witam pana prezydenta. Panie prezydencie, chciałem pogratulować, że w końcu się wziął pan za walkę z tymi nielegalnymi reklamami, które są na trasie północnej. Kwestia jest taka, że ja miałbym uwagę do tego, a mianowicie, czy dałoby radę jeszcze na pozostałych osiedlach typu na Rzeźniczaka, właśnie te reklamy również stoją, to wspaniałe przejścia dla pieszych, stoi jakiś Opel Astra na ulicy Chrobrego, gdzie widzę, że biletów parkingowych jest bardzo dużo, a na dachów też ma reklamę. Widać, że to jest reklama tego samego, że tak powiem, właściciela, która dla mnie po prostu jedno co robi, to szpeci miasto. Także cieszę się, że pan wziął się za to. Mam nadzieję, że zrobicie, że wszystkie te reklamy po prostu znikną. Dziękujemy panie Radosławie za telefon. Proszę o komentarz. Oczywiście ja też od któregoś momentu prowadzimy politykę, aby było mniej reklam w przestrzeni publicznej, bo one tak naprawdę szpecą miasto. Się w 100% zgadzam, uśmiechnąłem się, bo te samochody, które są, nie są samochodami, to są wraki, które zostały doholowane w różnego rodzaju miejsca, jednak zainstalowane na nich są materiały reklamowe, szpecą miasto i to zgodnie z tradycją ktoś wyprzedził prawo, bo troszkę mamy związane ręce i zastanawiam się, jak do tego tematu podejść, żeby go ugryźć w cudzysłowie, bo uważam, że nie powinno być to miejsca, bo to jest ewidentne wykorzystywanie luki w prawie. To nie jest miejsce reklamowe, to jest miejsce postojowe. Prawnicy mają przygotować pewne rozwiązania, żebyśmy mogli również tutaj z tym sobie poradzić. Natomiast bardzo często są to długoletnie batalie, które się toczą, bo reklamy na trasie północnej to batalia już jest kilkuletnia naprawdę i to męczy mnie to strasznie, bo uważam, że nie powinno być czegoś takiego, że w tak dużym... czasem musimy walczyć, żeby usunąć coś, co naszym zdaniem nie powinno mieć miejsca, co zagraża bezpieczeństwu. Naprawdę staramy się, żeby tych reklam było zdecydowanie mniej i jest ich mniej. Ja się z tego cieszę, bo one troszkę też powodują to, że zauważamy wreszcie, jak wygląda zieleń w mieście. Zauważymy budynki, co niektóre, które były pozasłaniane reklamami. Wprawdzie teraz wybory i tych reklam znowu pojawiło się bardzo, bardzo dużo w różnych miejscach. Mam nadzieję, że powoli będziemy dochodzili do tego momentu, że będzie mniej tych przestrzeni reklamowych dostępnych dla wszystkich, tak abyśmy mogli po prostu po pierwsze czuć się bezpiecznie, po drugie podziwiać miasto. W Niemczech mają to lepiej rozwinięte. O zieleni mam wrażenie, że trochę posłuchaliście naukowców, którzy o tej zieleni mówili, bo po takim okresie budowania i betonu też nazwijmy wprost, to pojawiają się gdzieś tam
takie momenty rozbetonowania, rozprucia chodnika, żeby posadzić drzewo. Oczywiście, to jest prawda. Ja też miałem okazję być na konferencji naukowej właśnie ostatnio zorganizowanej przez uniwersytet dotyczącej tego i to jest ewidentnie prawda. W którymś momencie wszyscy zachłysnęliśmy się betonem i w Polsce zaczęto betonować wszystko, co się da. My nie byliśmy wyjątkiem w tym zakresie i też popełniliśmy te błędy. Natomiast z perspektywy czasu doszliśmy do wniosku, słuchając również głosów naukowców, że to nie jest najlepsze rozwiązanie, więc proces rozbetonowywania miasta trwa w wielu miejscach. To przecież choćby nawet tutaj niedaleko Niepodległości przy Bachusie pojawiły się drzewa. Przy ratuszu też. Teraz pięknie kwitną wiśnie. Bardzo mi się to podoba. W wielu miejscach, być może też nie wszyscy to zauważyli, zniknął na pasach drogowych beton, pojawiły się kwiaty, więc warto myśleć, patrzeć przez ten pryzmat i coś, czym się wszyscy zachłysnęliśmy, okazało się, że nie było najlepszym rozwiązaniem. Pytanie pana Pawła, mailową drogą zadane, nawiązuje do tego, o czym mówił pan wiceprezydent Krzysztof Kaliszuk u nas o nadchodzącym przetargu na budowę lodowiska. Pisze pan Paweł, że wciąż się nie pojawił ten przetarg, na co miasto czeka, pyta. Czy podobnie jak z opóźnionym kąpieliskiem, chce je oddać mieszkańcom po sezonie? Panie redaktor, no cóż... Jeszcze się taki nie urodził, żeby wszystko zrealizował w terminie i zgodnie z harmonogramem. Ja nie spotkałem żadnej inwestycji, którą nam się udało dopiąć. Czemu zwlekamy z lodowiskiem? Nie zwlekamy, ale podobnie... Z obwodnicą południową podobnie, dużo się nie spóźniliście, takie mam wrażenie. Nawet chyba tam moment był... Tak samo będzie też, nie spóźnimy się, moim zdaniem, czasem. Nie spóźnimy się również z wiaduktem zjednoczenia, bo już w tej chwili widać... Faktycznie widać po z wieloma rzeczami jak w tym przypadku? Jeżeli chodzi o lodowisko, bo tego dotyczyło pytanie, pojawił się program ministerialny, ogłoszony i też do końca kwietnia jest nabór. Chcielibyśmy skorzystać z programu ministerialnego. Można dostać do 5 milionów złotych dofinansowania. Grzechem byłoby nie skorzystać z szansy, więc nasz wniosek będzie złożony i czekamy na rozstrzygnięcie. Wierzymy w to, że uda się uzyskać dofinansowanie i kolejny krok, przystąpienie do realizacji. Jeżeli ma to trwać nawet rok dłużej, to przyznam się szczerze, że podjąłbym taką decyzję, niech trwa rok dłużej, ale jeżeli mogę dostać 5 milionów jako prezydent miasta, to schylę się po te pieniądze i będę wszystkich prosił, żeby nam pomogli je uzyskać. Bo te 5 milionów, gdybyśmy przełożyli choćby na drogi w Ochli, choćby na drogi na Jędrzychowie, choćby na drogi na Chynowie, w Kisielinie, w Dżonkowie, w Raculi, to będzie zawsze kilka ładnych metrów dróg wyremontowanych. Stąd walka o różnego rodzaju dofinansowania, nawet kosztem tego, że będziemy musieli na coś, co jest nam potrzebne i z czego byśmy się na pewno wspólnie razem cieszyli, poczekać. A Piastowskie? Wszystko w swoim czasie. Tak, pytam w kontekście też finansowania ewentualnego, jak to ma być rozwiązane. Chcemy szukać środków finansowych, między innymi w KPO, bo są tu gigantyczne pieniądze, które zostały dla Polski odblokowane i mam nadzieję, że uda nam się znaleźć tam naszą przystań, w sensie miejsca, w którym wystartujemy i uzyskamy środki finansowe. W tej chwili na przykład toczą się rozmowy i zdaje się, że będziemy mogli się za chwilę pochwalić tym, że udało się nam dofinansowanie pozyskać na zadaszenie i dalszą rewitalizację parku w Zatoniu, który jest jednym z piękniejszych miejsc, dość często przez każdego z nas odwiedzanym. Tutaj pojawiło się hasło dotyczące kąpieliska w Ochli. Ja odsyłam do rozmowy z Robertem Jagiełowiczem, który bardzo dużo tutaj o kąpielisku w Ochli opowiedział, jak ono ma funkcjonować. Można też obejrzeć takie, no już nie wizualizacje, tylko konkretne miejsca. Ale pana też chcę dopytać, czy tam są jeszcze jakieś takie punkty newralgiczne do może jakiegoś skorygowania, czy bo na razie oczywiście oglądamy te bardziej, jak powiedziałabym, fajerwerki, to wiadomo, idą wybory i tak dalej. Natomiast co tam jeszcze jest? Co jeszcze jest przed państwem do zrobienia, zanim faktycznie wstęga przecięta i będzie otwarcie? Panie redaktor, pewnie nie byłoby w ogóle dyskusji o kąpielisku w Ochli, przynajmniej na pewno nie z mojej strony, gdyby nie kampania wyborcza i jeden z kandydatów Platformy Obywatelskiej rozpoczął kampanię, że w Ochli będziemy zjeżdżać ze zjeżdżalni nie do wody, tylko na beton. I urosło to do już dość monstrualnych rozmiarów, stąd jednak musieliśmy zainterweniować, powiedzieć co, gdzie, jak będzie wyglądało. Taka troszkę była to, no, moim zdaniem, czysta gra, ale przyzwyczajcie trzeba do tego w kampanii. I stąd filmiki, które pokazały, że będzie woda i tam jest dużo tej wody. Wszyscy na to czekamy. Ja jedną rzecz mogę każdemu obiecać, że jeżeli ma dzieci,
pójdzie z nimi na to kąpielisko, to będzie miał jeden zasadniczy i duży problem. Co zrobić, żeby dzieci chciały z tego kąpieliska wyjść i wrócić do domu? Jest tam bardzo dużo atrakcji. Ono jest pomyślane właśnie przez pryzmat tego, żeby z dziećmi można było pójść wypocząć. Oczywiście jest też strefa ciszy, gdzie starsi będą mogli poddawać się rekreacji. Są dziesiątki różnych rzeczy, które tam się będą znajdować. Od zjeżdżalni, które są dla troszkę starszych i dla młodzieży, poprzez zjeżdżalnie dla małych dzieci, poprzez brodzik, poprzez wodny plac zabaw, poprzez basen. Tam wszędzie będzie podgrzewana i filtrowana woda, bo to było dla nas również ważne, bo to jest kwestia również pewnego rodzaju bezpieczeństwa higienicznego. A więc to wszystko jest tam zaplanowane w tak drobnych szczegółach, że nawet woda, która będzie już spuszczana z basenów, czyli ta, która w cudzysłowie jest zużyta, będzie poddawana bezpośrednio tam na miejscu filtracji. W sposób naturalny są przygotowane takie zbiorniki, które będą ją oczyszczać, zanim trafi, że tak powiem, do potoków, które tam się znajdują, więc to wszystko jest przemyślane. Jest park linowy, park zabaw, boiska do siatkówki plażowej, do piłki nożnej plażowej, do padla, czyli takiej nowej dyscypliny, która się w ostatnim czasie narodziła i zyskuje coraz większą popularność. Więc myślę, że będzie to obiekt, który spełni oczekiwania wszystkich tych, którzy nie mogą pozwolić sobie na to, żeby, jak to mówią złośliwi, lecieć do Hurgady. No pytania jeszcze się nasuwają, takie związane już z rekreacją może i z opieką nad dzieciakami. Ja tutaj podpytywałam radnych pana klubu, czy też macie taki pomysł jako miasto, żeby chociażby jakieś animacje organizować dla nas, z korzyścią dla nas rodziców, którzy mogą na ten moment, oczywiście obserwując swoje dzieciaki, ale jednak złapać oddech, a animator zajmuje się młodzieżą czy dzieciakami wokół tych basenów. Pani redaktor rozpoczęła też od tego, czy będziemy korygować. Ja myślę, że to po otwarciu tego obiektu wiele rzeczy będzie korygowanych. Chyba nie wiecie do końca, ile tam ludzi będzie w komfortowym odczuciu takim funkcjonowało. Wiemy, ile osób może skorzystać. Wiemy, że ponad 4,5 tysiąca może korzystać jednorazowo z atrakcji wodnych, które tam się znajdują. Czyli ze zjeżdżalni, bo to, co powiedziałem, można to zobrazować, bo wyciągnęliśmy w pewnym sensie wniosek. Jak wygląda brodzik na CRS-ie, czyli na naszym basenie na ulicy Sulechowskiej. On ma 27 metrów kwadratowych i po prostu jest zdecydowanie za mały. Jest to największa bolączka tego basenu, moim zdaniem. Tutaj poszliśmy już po rozum do głowy, jeżeli tak to można nazwać. I brodzik jest w wielkości 500 metrów, czyli 20 razy więcej, ale poza brodzikiem jest jeszcze wodny plac zabaw dla najmniejszych dzieci, gdzie jest woda, ale jest jej centymetr, tak żeby dziecko nie mogło zrobić sobie w cudzysłowie krzywdy i napić się wody, jeżeli się mały bałas wywróci. I on też ma ponad 250 metrów, więc w sumie jest 750 metrów dla najmłodszych. Więc naprawdę jest tam co robić i myślę, że będzie to naprawdę obiekt, który będzie tętnił życiem. Rozważaliśmy na dzień dzisiejszy, tego nie ma, czy nie myśleć o tym, żeby kiedyś docelowo była również na przykład strefa saun, bo wiem, że dorośli robią tego typu rzeczy, więc to będzie na pewno ewoluowało. Na dzień dzisiejszy przygotowujemy się do otwarcia. No i jeszcze jest, wiele znaków zapytania. Jest dzierżawca, jeżeli chodzi o gastronomię, bo tam jest lokal, na którym, w tym lokalu również jest taras, z którego widać całość obiektu. No tak, a ta gastronomia, to dopytam jeszcze, bo bardzo dużo o tym Kąpielsku, ale siłą rzeczy rozmawiamy o tym, bo to temat, który rozbudza emocje i pozytywne, i negatywne. Gastronomia będzie funkcjonowała całorocznie? Gastronomia może funkcjonować całorocznie i myślę, że docelowo na pewno będzie funkcjonowała całorocznie, jeżeli przecież powstanie lodowisko, to nie wyobrażam sobie, żeby mogło być inaczej, bo przecież gdzieś będziemy musieli łyżwy wypożyczać, etc., etc. Z tym związane elementy, a wiadomo, że lodowisko w lecie będzie miało być rolkowiskiem, czyli do jeżdżenia na rolkach. Gastronomia ma całoroczny lokal, ale poza całorocznym lokalem jest również 7 punktów pod tak zwane food trucki, czyli te budki z jedzeniem już bezpośrednio na obiekcie, tak żeby nie trzeba było każdorazowo, jeżeli będę chciał się napić czy to wody, czy to zjeść hot doga, iść bezpośrednio do baru czy restauracji, która tam będzie. Są przygotowane wyprowadzenia wszystkich mediów tak, żeby można było już bezpośrednio w innych miejscach zorganizować. Jest wybrany prywatny przedsiębiorca, który będzie zarządzał tą strefą, więc myślę, że dużo będzie również zależało od jego inwencji. Ostatnie pytanie. Ze strony pana Bartosza. Pan Bartosz pyta o Las Odrzański. Taki wątek się pojawia. Czy miasto coś robi, żeby wykorzystać potencjał tego miejsca? Tak, oczywiście. No, choćby nawet to, co się wydarzyło w Krępie, bo ono jest w Lasie Odrzańskim, czyli w
bliżej już rzeki Odry. Tam doszło do rewitalizacji, a do poprawienia jakości infrastruktury, która tam się znajduje. Ja sam jestem tym, który lubi korzystać z przystani w Krępie. Coraz cieplej się robi, wsiadamy na rowery, więc zdarza mi się pojechać rowerem do Krępy na przystanie. Tam jest piękny las. Też prawda jest też taka, że tam zbyt dużej ingerencji nigdy nie powinno być w to, bo tam jest piękny las, tam jest prawdziwa natura 2000. Jadąc rowerem można ją podziwiać, więc wolałbym, żeby tam żadnej ingerencji nie było, poza tą, która już jest zrobiona, więc są miejsca, gdzie można zaparkować, jest przystań i w Krępie przy Odrze większej ingerencji myślę, że raczej nie. Tam można zobaczyć naprawdę piękny, prawdziwy las. To nie jest tak, jak tutaj dość często w mieście mamy lasy sosnowe, tylko i wyłącznie tam jest prawdziwy, wymieszany, piękny, wspaniały las. Więc myślę, że lepiej go nie dotykać i niech taki pozostanie, abyśmy mogli go podziwiać. Ja to robię jeżdżąc rowerem. I stawiamy kropkę. Bardzo dziękujemy Państwu za pytania. Co ciekawe, nie polityczne, tylko te dotyczące życia miasta. Zachęcamy, żeby jeszcze je przesyłać. W przyszłym tygodniu też się spotkamy. To będzie ostatnia audycja przed wyborami samorządowymi. W przyszłą środę o 12:30 czekamy na Państwa pytania dotyczące życia miasta i ja dziękuję panu prezydentowi. Janusz Kubicki był naszym gościem. Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Dziękuję, pani redaktor. Serdecznie witam wszystkim Państwa. Witam, żegnam wszystkich Państwa i chciałem skorzystać z okazji, żeby złożyć życzenia wszystkim świąteczne. Przed nami jedne chyba z najważniejszych świąt, bo to też jest taka często dyskusja, które święta są ważniejsze w naszej polskiej kulturze, czy Wielkanoc, czy Boże Narodzenie. Moim zdaniem oba te święta są bardzo ważne i istotne, więc chciałbym życzyć wszystkim Państwu wesołych, pogodnych, radosnych, zdrowych świąt, mokrego śmingusa, dyngusa, wspaniałego jajeczka, zająca bogatego, a jak już to wszystko nastąpi, to lany poniedziałek o 11:00 zapraszamy na Plac Bohaterów z rowerem. Przygotowaliśmy wiosenną masę krytyczną zamiast przy stole będzie można pojechać rowerem. Skończymy na Dzikiej Ochli. Są zaplanowane konkursy dla dzieci. Trasa 7,5 km, więc przejedziemy wspólnie razem w asyście policji z tradycyjnego miejsca pod pomnikiem bohaterów na dzikie kąpielisko w Ochli. Zapraszam wszystkich serdecznie jeszcze raz. Wesołych, pogodnych, radosnych świąt. Dołączamy się do tych życzeń, chociaż my się jeszcze zobaczymy jutro o 9:30. Kaja Rostkowska, dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia. Prezydent na 96 FM. Każdą środę o godzinie 12:30. Wszystko, co warto wiedzieć o uniwersyteckim mieście. Prezydent Zielonej Góry odpowiada na Wasze pytania. Więcej o audycji www.zielonej.pl/prezydent.